Kevin Nowacki, MMAfis.pl, dalej znajdujemy się w sali AKS-u w Białgardzie, razem ze mną drugi dzisiaj gość Mirosław Pilarczyk, witam serdecznie. Szymoneczko, witam. Co Mirek, pierwszy temat, który obgadywaliśmy także z Miotkiem, no to oczywiście DWM 3, bo to lokalne święto w Białgardzie i chciałbym, abyś podsumował swój pojedynek wygrana jednogłośną decyzją sędziów z Karolem Frąckowiakiem. Co tu dużo mówić, walka przebiegła tak jak chciałem. Chciałem inaczej to rozwiązać. Przeciwnik mi dał takie możliwości, a nie inne. Wywodzę się ze sportów olimpijskich, zapasów i wygrałem dzięki mojemu doświadczeniu od dziecka na macie. Karol Frąckowiak to kawał silnego chłopa, generalnie wywodzący się ze sportów siłowych. Czy zaskoczył Cię czymś w oktagonie, bo był to dla niego debiut i czy ta jego siła przekładała się rzeczywiście pod MMA, bo jeśli chodzi o siłowe wyniki, to tam ponad 300 kg dźwigał ten zawodnik. Wiem, słyszałem, ale niczym mnie nie zaskoczył. Ani siłą, ani kondycją, ani niczym mnie nie zaskoczył. Niczym Ci nie zaskoczył, a zaskoczyła Cię generalnie oprawa i ta publika, która skandowała przez... Tak naprawdę obiektywnie patrząc, jak rozmawialiśmy ostatnio ze znajomymi, no to byłeś jedną z dwóch osób, która miała największy doping na tej hali, bo w pewnym momencie po Twoim pierwszym obaleniu zmobilizowali się dokładnie wszyscy i kibice na płycie i kibice generalnie na trybunach. Czy czułeś to wsparcie od wszystkich tutaj fanów zgromadzonych na hali? Tak, czułem wsparcie od wszystkich, ale też jak wychodziłem do klatki, to czułem, że jest ze mną mama mojej świętej pamięci, że czuwa nade mną. I dzięki można powiedzieć jej czuwaniu wygrałem. Chciałbym Cię też zapytać o Twoje plany generalnie dotyczące gal DWM-u, bo było to Twoje marzenie wystąpić przed własną publicznością, co też Dawid tutaj w tym poście ogłaszającym Ciebie tutaj ogłosił i udało Ci się to marzenie spełnić. Czy chciałbyś w przyszłości wystąpić na galach DWM-u, bo w wrześniu planowana jest trzecia edycja? Tak, nie zamykam się na furtki, co mi Dawid zaproponuje, to będziemy gotowi. Generalnie jeśli chodzi o Twoją karierę, to masz tych walk sporo dosyć, jesteś zapaśnikiem, tak jak już mówiłeś, na tych zawodach zapaśniczych nieraz na pewno miałeś okazję się kulać, masz walki na Almie, miałeś też walki w boksie. Była teraz walka w semipro w MMA, już kiedyś miałeś też walkę w semipro w MMA. Jakie masz plany teraz dotyczące formuł? Zostajesz na pewno przy tym MMA, ale czy będą to walki jeszcze semipro, czy już powoli planujesz sobie w głowie taki zawodowy debiut? No zobaczymy, co mi tu Dawid da. Też nie zamykam się na DWM. Jak dostanę propozycję od innych organizacji, z moim teamem przedyskutujemy to i jak oni się zgodzą, to bierzemy. Ja mogę być gotowy na wszystkich. Miałeś w przeszłości walki, jak już wspominałem, na różnych wydarzeniach. Była Alma, była gala w boksie, teraz gala DWM-u. Była też walka o pas, który dzierżysz organizacji Manyfik i zapytam Cię o oprawę DWM-u generalnie. Czy podobało Ci się to wszystko i jak w porównaniu do tych poprzednich wydarzeń byś to ocenił? Bo Dawid naprawdę się postarał i pod względem transmisji, i pod względem oprawy na hali. Takim moim odczuciem, jak walczyłem, to jest, można powiedzieć, najlepsza oprawa. Najlepsza, czyli wszystko Ci się generalnie podobało. Czy miałeś już okazję oglądać transmisję z tego wydarzenia i swój pojedynek? Tak, oglądałem. To zapytam Cię jeszcze o tym pojedynku, czy wyciągnąłeś już jakieś wnioski, co byś poprawił ewentualnie? Teraz będę współpracował z trenerem przygotowania motorycznego z Maszyn, z Koszalina. Będę chciał pojeździć troszeczkę więcej do Karlina, do chłopaków na boks, żeby poprawić tą stójkę i mam nadzieję, że w przyszłości to mi pomoże, żeby nie tylko zapasami wygrywać, ale też powalczyć więcej w stójce. Wiem, że będzie to łatwo, bo wywodzę się z zapasów i wiem, że będę dążył do zapasów, ale będę chciał też rozwiązać to inaczej. To zapytam Cię jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza to będzie to, o co pytałem też Miotka wcześniej, czyli DWM 3, które jest już we wrześniu. Czy Ty masz w głowie jakieś takie zestawienie, które chciałbyś zobaczyć? Miotek wskazał kilka walk, między innymi Natana Niewiadomskiego z Grzegorzem Patrą. I czy masz jakiś plan ewentualnie na siebie, czy jakiegoś przeciwnika już masz na oku? No mam na oku tego Krukowskiego, co walczył z Mateuszem Smokiem. Jak on by chciał, możemy nawet zrobić drugą walkę moją u siebie w mieście w Białogardzie.
Jest to bardzo ciekawy pojedynek. Zapraszamy fanów do komentowania i czy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek na DWM 3 i to miała być już walka także zawodowa, bo Igor ma takie walki. No ja bym chciał. Ogółem to moja pierwsza walka miała być w moim rodzinnym mieście zawodowa, ale tutaj Karol nie chciał, Dawid mówił, że też żebyśmy poczekali z tą zawodową walką, więc ja mogę. Jak mi Dawid zaproponuje, że robimy walkę zawodową, ja jestem otwarty. Czy to na walki amatorskie, czy to na walki zawodowe. Przygotujemy się, mój team przygotuje mnie, żebyśmy byli w 100% gotowi i lecimy z tematem. Też chciałbym Cię zapytać właśnie o to, bo duża ilość fanów pytała o to, czy będzie jeszcze okazja, abyś pokazał się też w walkach takich amatorskich na Almie. Planujesz jeszcze jakieś wyjazdy, czy już skupiasz się tylko i wyłącznie na takich walkach na galach, bo już wiemy, że w tą sobotę też miałeś walczyć już na takiej większej gali, ale no tam wypadłeś z tego pojedynku i pokazuje to, że już tych walk na galach się trochę zapowiada. Czy jakieś starty na zawodach planujesz jeszcze generalnie? Tak, planujemy. Tutaj rozmawialiśmy właśnie z Kacprem, że będziemy chcieli pojechać na pewno na Almę jakąś. Też właśnie mam taki plan cichy, ale nie wiem jak to wypali, może pojechać sobie na ADCC, bym chciał się też spróbować właśnie w grapplingu. Także co, plany Mirka znamy? We wrześniu u nas w Białogardzie są Mistrzostwa Polski Seniorów, 20-21 września, więc tu też właśnie będę chciał, na pewno nie będę chciał skończyć roku na Pucharze Polski, na Mistrzostwach Polski, przepraszam, tylko właśnie na jakichś zawodach typowo w klatce. Także co, znamy już plany Mirka. Ja Ci bardzo dziękuję za ten wywiad, ale na koniec oddaję Tobie głos, abyś podziękował wszystkim tym, którzy wspierali Cię na hali i wszystkim, którym chciałbyś podziękować też z własnego tutaj serca. Tak, chciałem podziękować fanom, chciałem podziękować moim trenerom, przepraszam, moim trenerom, mojej szkole, bo jestem, tak jak wcześniej w wywiadzie wspominałem, jestem osobą niepełnosprawną z orzeczeniem, mojej szkole, moim sponsorom wszystkim. Teraz jestem u mojej sponsorki na święta. Chciałem właśnie też ją pozdrowić. Ośrodek Janosik w Ustroniu Morskim, moim fanom, moim przyjaciołom, moim kolegom z kadry, bo też wiem, że oglądali, też mi kibicowali, też im dziękuję. No i wszystkim ludziom, którzy życzyli mi dobrego słowa do tej pory, jak idę gdzieś miastem, to słyszę gratulacje, że dobra walka. No i wszystkim ludziom dobrego serca i jakby moja mama była ze mną, to by była, jakby zobaczyła moją walkę, to by była dumna, bo wiem, że wychowała mnie na dobrego mężczyznę. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kevin.